Michał Wróblewski przed naszymi kamerami tuż po zwycięskim meczu w pierwszej lidze nad ekipą Team Hangover. Team Hangover dzisiaj ewidentnie nie dojechał na to spotkanie. Niestety, ja w zapowiedziach przewidywałem, że ten mecz nie będzie łatwym zadaniem dla kacowników. Michał, dwie asysty, dzisiaj dobry mecz. Chociaż chłopcy od ciebie z drużyny mieli kilka zarzutów, że źle stoisz w murze podobno. Źle unikałem piłki, nie ukrywam, to prawda, ale dzisiaj jako drużyna zagraliśmy bardzo dobry mecz. Gdybyśmy zagrali tak od początku, skład przede wszystkim też, no to by wyglądało to lepiej, a tak to chociaż utrzymajmy się w tej lidze, żeby na jesień, na wiosnę zaprezentować się lepiej, nie? Pierwsze zwycięstwo, macie dwa remisy, dzisiaj pierwsze zwycięstwo z Team Hangover, dzisiaj naprawdę bardzo dobra gra. Widać, że Hubert Derlatka, takiej osoby brakuje wam na stałe w drużynie. O, jeszcze telefon tutaj do nas dzwoni, pewnie menadżer. Derlatka, widać, że brakuje takiego zawodnika, bo to jest chłopak, który bardzo dużo widzi, dużo robi zamieszania, dużo dryblingu, świetnie wyprowadza te kontry, świetnie wam dogrywa te piłki, dzisiaj gol i asysty, drugiego stopnia asysty również. Powiedz mi, czy jest szansa, że Derlatka po prostu będzie się pojawiał częściej? To już trzeba było spytać naszego trenera Dominika Szczotki, ale myślę, że tak, no wiadomo, gra w, no już nie pamiętam, w której tam lidze, ma swoje mecze, no gdy może, no to przyjeżdża, tak? No ale u nas jest też dużo innych zawodników, którzy mogą, chociażby Konrad Bulik, który pokazuje się z dobrej strony, Przemek Gronek też. No właśnie ważne, żeby było przynajmniej tych dwóch, trzech takich pewnych. No i wtedy mecz się też układa lepiej, tak? A żałuję, że ta liga nie trwa dłużej, bo czym dalej w las, tym wasza gra dużo lepsza. Pogoda też jest dużo lepsza, więc to jest, no wasza gra jest wprost proporcjonalna do pogody, która się tutaj poprawia. Tak już sobie czarując bym to powiedział. Powiedz mi, za tydzień gracie mecz z Puchatymi Wilkami. Wy i oni zajmujecie, no wy jesteście ciut przed nimi. Dzisiaj i oni, i wy wygraliście swoje mecze. O punkt wyprzedzacie Puchatków. Jak ciężki to będzie mecz, bo tak naprawdę ten, co przegra, zajmie ostatnie miejsce. No niby mecz na końcu tabeli, ale nie oszukujmy się, to będzie ważny mecz dla nas, tak samo jak i dla przeciwników, tak? No bo każdy będzie chciał pokazać się z dobrej strony, no i urwać te punkty, żeby no nie skończyć na końcu tabeli, no bo nie oszukujmy się, to jednak jest trochę ujma, tak? Ja ci powiem tak, że no liga Bobra, pierwsza liga, druga również, jest niesamowicie w tym sezonie, w tym roku wyrównana. Ja osobiście nie pamiętam w historii, żeby tak mocnej pierwszej ligi, bo między drugim miejscem a wami, czyli ósmym, jest 7 punktów różnicy tylko, tak? W ogóle masę remisów w tym sezonie. Sami mieliście dwa remisy, to też się bardzo rzadko zdarza. Czasami dwa remisy na całą edycję w jednej lidze było już ewenementem, a teraz tak naprawdę tych remisów jest kilkanaście pewnie łącznie, więc powiedz mi, jak ogólnie poziom pierwszej ligi? Znaczy bardzo, bardzo wyrównany, no wiadomo, tam mecz meczowi też nie jest równy, zależy od przeciwnika, zależy jak przeciwnik pozwoli grać. No mi się wydaje, że no, mogłoby być lepiej, przynajmniej z naszej strony, no ale nie ma co narzekać, tak? W następnym sezonie pokażemy się z lepszej strony. No gdy tylko skład dojedzie, to uważam, że będziecie na pewno ciężkim przeciwnikiem dla każdego. Michał, no to życzę tego utrzymania za tydzień, dobrego mecza, przede wszystkim, żeby skład dojechał. Najważniejszy skład właśnie, ale dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki.